W ostatnich dniach duże kontrowersje wśród kibiców Radomiaka wywołała sprawa ułożenia krzesełek na trybunie południowej budowanego stadionu przy ulicy Struga 63. Fani zarzucali, że krzesełka ułożone są w odwrotnych barwach niż te klubowe, a więc w biało-zielonych, a nie w zielono-białych. Mosir zatrudnił w ostatnich kilkunastu miesiącach czy kilku latach kilkudziesięciu doradców, konstruktorów, architektów, a nikt w tej naszej kochanej spółce nie pomyślał o tym, że warto skonsultować chociażby wygląd obiektu i układ krzesełek. Ciężko to komentować, bo dla mnie to jest po prostu sytuacja wstydliwa, żenująca, no świadcząca o tym, jak ta spółka po prostu działa. Jak się okazało, napór kibiców przyniósł efekt, bo układ krzesełek zostanie skorygowany zgodnie z klubowymi barwami. Przygotowaliśmy już i przekazaliśmy generalnemu wykonawcy rysunek, który zakłada zmianę kolorystyki krzesełek tak, żeby odpowiadała ona 1:1 barwom klubowym, czyli żeby kolor zielony, żeby barwa krzesełek od góry do dołu trybuny zaczynała się od koloru zielonego do koloru białego. Na trybunie północnej z krzesełek zostanie natomiast utworzony napis Radomiak. Zgodnie z sugestiami kibiców, gdzie to nie było pierwotnie planowane, na trybunie północnej też już wydaliśmy zmianę. Te krzesełka jeszcze nie zostały zamontowane, więc tutaj nie widzimy żadnych kolizji, tak żeby ułożone krzesełka tworzyły napis Radomiak. Duże wątpliwości budzi też miejsce, gdzie zamontowany zostanie telebim. Ma on się bowiem znaleźć około 120 cm od podstawy trybun. I zobaczyłem, że ta konstrukcja rzeczywiście zaczyna się 120 cm nad ziemią. Każdy będzie mógł podejść do telebimu, dotknąć, nie daj Boże uszkodzić. No pomijam dzieci chociażby, które są uczestnikami meczów, zainteresowane elektryką i tym, co się dzieje wokół telebimu. Nie wiem, czy to jest zwyczajnie bezpieczne. Mosir o tym myślał. Ja takiego rozwiązania w Polsce nie widziałem. To jest po prostu głupie. Ja wiem, że to źle brzmi, ale to jest po prostu głupie rozwiązanie. Jeżeli dziś mamy znowu wyjmować kolejne rzędy krzesełek, wygradzać telebim, jest to po prostu złym rozwiązaniem. Telebim nie został jeszcze zamontowany, niewykluczone więc, że jego ostateczne umiejscowienie ulegnie zmianie. Projekt budowy stadionu przewiduje, że ostatnie dwa rzędy tych płyt żelbetowych, nie będą do nich mieli dostępu kibice, więc bezpośredniego dostępu do telebimu kibice tak czy inaczej mieć nie będą. My w tym momencie analizujemy głównie ze względów przepisów pożarowych, czy można ten telebim podnieść. Telebim został zaprojektowany tak nisko ze względu na to, żeby wysokość między jego górną krawędzią a dolną częścią dachu była na tyle wysoka, że w sytuacji wystąpienia pożaru, a telebim jest materiałem najbardziej łatwopalnym, który będzie się znajdował na tym stadionie, żeby nie doszło do zagrożenia pożarowego i rozprzestrzeniania się pożaru, a w wyniku pożaru zawalenia się stadionu. Jak informuje szef doraźnej komisji do spraw budowy Radomskiego Centrum Sportu Łukasz Podlewski, krzesełka i telebim to nie jedyne problemy. Mosir nie dopełnił swoich wymagań i nie zapewnił do dziś zasilania docelowego na tym obiekcie. To było zobowiązanie spółki, że takie zasilanie będzie do 31 stycznia. Jest jeszcze kilka kwestii, które panowie muszą z wykonawcą ustalić, muszą rozwiązać chociażby kwestia bezpieczeństwa, ewakuacji tego obiektu. Pozostałe prace na budowie przy ulicy Struga 63 toczą się zgodnie z planem. Wykonawca wyprzedził trochę harmonogram. Z moich informacji usłyszeliśmy to na komisji, około 150 pracowników na budowie, niemal w każdym kącie. Dziś tego obiektu trwają prace różnego rodzaju i to cieszy. I to cieszy, że wykonawca, czyli firma Betonox, staje dziś na wysokości zadania i po prostu działa. Obecnie realizowany postęp prac jest zadowalający z punktu widzenia przedstawionego harmonogramu. Termin zakończenia prac budowlanych 31 maja jest to termin, który w tym stanie rzeczy jest do dotrzymania. Niewykluczone więc, że Radomiak pierwszy mecz na nowym stadionie przy ulicy Struga 63 rozegra na początku sezonu 2023-2024, czyli w sierpniu 2023 roku.